Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Cześć! Zaczynamy dzisiaj od śniadania. Jak zwykle, zaskakujące, wiem, dzisiaj będzie twaróg. To jest twaróg tłusty, klinek z wiejskiego domku. Tak wygląda, bardzo dobry. I taka śmietana, i jeszcze tu jest resztka śmietany z Biedry. Z wczoraj, więc dzisiaj będzie twarożek tylko ze śmietaną. Bo no nie mam żadnych rzodkiewek ani niczego takiego. A wiecie, nie będziemy jechać na zakupy po jedną rzecz, więc zjemy tak. Ale masz już chleb gotowy? A ja od rana na miotle, żeby słoń był uśmiechnięty cały dzień. Tak, mam gotowy, kochany. Susi tutaj też czyhasz, tak? Susi to nawet lubi twarożek, nie? Czasami je twarożek, jak była dzieckiem i nie było jeszcze tak bardzo rozbudowanej karmy dla psów i nie można było kupić takich różnych lepszych karm. Susi jadła twarożek na śniadanie, nie Susi? Pamiętasz? Na pewno nie pamiętasz. Ale w każdym razie nadal lubię. Nie lubię tylko tych opakowań. Ciężko do tego dobrać, ale... Damy radę, nie Susi? W ogóle dzisiaj jest piękna pogoda. Już jest... Boże, jest 12:12, to się nie dziwne, że tak ciepło. No ostatnio tak późno jemy śniadania. Wiecie, też spam do 11:00. Ale też taki miałam plan, że chcę sobie... Treningu nie zrobiliśmy. Znaczy, ty nie zrobiłeś, Lew. Przypominam, że odkąd kupiłeś worek i twój cały sprzęt, minął ponad tydzień, a ty nie zrobiłeś ani jednego treningu. Jeden trening zrobiłem, nie kłam, widzu. Tam coś... Poboksowałeś, ale to ja bym nie nazwała chyba treningiem. Myślę, że nie trwało to tyle co trening. Twój prawdziwy. To była krótka jednostka treningowa. No właśnie. Taka rozruchowa, a później przyszła była pogoda, dobrze o tym wiesz. I nie miałem już jak trenować. Nie, ale ty też dobrze o tym wiesz, że nie zrobiłeś ani jednego treningu. Zrobiłem jeden trening. Krótki, ale intensywny. Ja myślę, że to będzie jak z twoim strojem do biegania, kupionym w zeszłym roku, nieużytym jeszcze ani razu, bo najpierw było przedwiośnie i Lew czekał na cieplejszą pogodę, potem przyszły upały, potem była jesień, w zimę przecież nie można zacząć biegać, no i tak. Ja w ogóle sobie nie przypominam, żebym kiedykolwiek strój do biegania kupił. Nie pamiętasz, jak w Salzburgu specjalnie chciałeś się zatrzymać w outlecie sklepu Nike i spędziłeś tam ze 3 godziny. No ale wybierając... kupiłem coś i to jest strój treningowy, w którym nie, przyznasz... To, nie, to był strój do biegania, więc ty kupowałeś rękawiczki, żeby biegać, bo było chłodno. To nie był żaden strój treningowy. Znaczy oczywiście, że możesz go teraz używać jako na szczęście. I używam, ale powiedz używam, trenuję. Ja się pytam, czy biegasz, Lewek, czy biegasz? Cudownie, że się nie marnuje, że go używasz, ale czy biegasz? Pokroić ci chleb? Czy nie? Wyczuwam niemiłość Lwa w tym pytaniu. Pokroić po prostu. Ile kromek? 3 bez tej pierwszej. Że słuchaj, jak ty możesz wcisnąć bekę ze słonia, na nartach i innych tych. To słoń też może skomentować. Jeszcze się zdziwisz, zobaczysz, kurde. Jeszcze dzisiaj ten trening zrobię. No dobrze. Bo będę bardzo dumna, kochanie, z ciebie, jak go zrobisz. Proszę, ładnie chlebek pokroiłem. Patrzcie na ten kunszt. Od razu śniadanie będzie dużo lepsze, przyznasz, prawda? No tak. Czy my mamy jeszcze gdzieś masło? Bo bym wyjął, bo to już chyba skończymy, wiesz? Dobrze, jest małe samosełki. Mało osełki wyjmij. A gdzie go położyłeś? No tu jak zwykle szukamy kabanosa. No to tu nie ma, ale może zakopała w skórze. No, w skórze zakopała coś z tego. Czy to już jest gotowy twarożek, czy jeszcze dodajemy śniadanie? A jeszcze nóż.
Lewicie, zadam ci pytanie. Przepraszam, nie słyszałem. Czy co? Czy już gotowy ten parę wykijamy, czy jeszcze chcesz dodać śmietanę? No właśnie. Na pewno dobre. Dobre, zdawaj ją. Ja bym tu nie dramatyzowała. Ale całą? Nie, nie. Nie, bo że dzisiaj będziemy się albo placki, albo zupę pomidorową, to jest potrzebne nam śmietana, to całej nie możesz zużyć. Już też tak racjonalnie. Już myślę, że styknie, wiesz, Lech? Już styknie. Masz. No i co mam z tym opaganem zrobić? Przecież się nie da zakryć. No patrzcie, mi oddaje taką... Ej, wiesz, że ja się naprawdę opaliłem? Zobaczcie, jak jestem ciemny. No tak. Jak chcesz, to ja wziąłem krem do opalania. No, do twarzy. Wiesz, że się opalam. Ale chcesz krem do opalania do twarzy? Nie. Wiedziałam, że to powiesz. A powinieneś chcieć. Szybciej mnie złapie bez... Przestań gadać, takie rzeczy ludzie słuchają. Nie wolno się opalać bez kremu. Jeszcze jak się jest lwem... Indianinem. Potem. Co jesteś Indianinem? Chcesz być wzorem do naśladowania na YouTubie, Lech. Przecież jestem, każdy ci to powie. Nie, ale serio, wzięłam ten. Wzięłam krem. Nie ma do tego jakiejś maszynki? Jest! No hej, przyszłam tutaj na werandę. O, wypić sobie herbatkę. Ale jest piękna pogoda. Słońce świeci, ptaszki śpiewają. Jeszcze wiatr jest taki dosyć chłodny. Ale mimo wszystko jest i tak przyjemnie. Suzy ze mną wyszła, poszła tam sobie coś wąchać za domek. No super, naprawdę. Może was wezmę tak bliżej, bo jakoś jak jesteście tak daleko, to jakoś mi dziwnie. Tylko jak tu teraz usiąść, o może tak. Tak będzie mnie dobrze widać? Chyba tak. Powiem wam, że dostałam kilka wiadomości od różnych osób, które mnie pytały, czy jak kupowałam ten dom, to... Znaczy, czy w momencie kupowania tego domu wymyśliłabym to, że aż tak bardzo nam się przyda, w sensie wiecie, w sensie obecnej sytuacji. I zresztą tak jak już wam opowiadałam, że Tomek chciał kupić domek, który był no, na takim wiecie, typowym działkowisku, domek koło domku, wszystko ogrodzone siatkami. A jak ja zobaczyłam tutaj to, to mówię, nie, to jest to miejsce. I nie, oczywiście, że wtedy się tego nie spodziewałam, nikt z nas by tego chyba nie wymyślił, że coś takiego się stanie, ponieważ takiej globalnej pandemii nie było no już bardzo dawno. Albo nigdy, nie wiem czy. Kiedyś być może w dawnych czasach, nie no, kiedyś były chyba jakieś takie choroby, które przez wszystkie kontynenty przechodziły, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast coś takiego to jest pierwszy raz w historii. Myślę, co tak paraliżuje cały świat, więc nie. Nie wymyśliłabym tego. Ale powiem wam, że zaczęłam się tak zastanawiać nad tym, że... wiecie co? Wydaje mi się... I absolutnie tutaj pamiętajcie, żeby mnie nikt nie łapał za słowa, że nie wiem, że uważam, że cała ta sytuacja to coś dobrego. Nie. Ale tak jak wam mówiłam, staram się zawsze patrzeć na dobre strony i na pozytywy różnych rzeczy. I nie, pewnie nie z każdej złej sytuacji można wyciągnąć coś dobrego, ale z wielu jakieś tam pozytywy można. I wydaje mi się, że cała ta sytuacja trochę zmieni podejście ludzi do życia. I może zwrócą uwagę na różne inne wartości, albo może inaczej, inne rzeczy dla nich staną się ważne. Bo naprawdę, jak czasami czytam o tym, że ktoś by chciał iść do klubu, a ktoś chciałby iść do knajpy, a ktoś chciałby iść gdzieś tam, to ja to rozumiem, ja też lubię chodzić do restauracji, nie wiem, do klubów akurat już nie lubię chodzić, ale lubię chodzić do restauracji, natomiast wiecie, tak samo
super cieszę się i naprawdę, albo nawet większą przyjemność czerpię z gotowania posiłku, wymyślania go, gotowania go, nie wiem, też wiecie, dla Tomka, żeby mu było miło, żeby był zadowolony i potem wspólne jedzenie razem. Zmywanie jest takie słabe, to akurat jest ta część, która was omija w restauracji, ale oczywiście żartuję tutaj, ale wiecie, o co mi chodzi. Mi to zawsze sprawiało większą przyjemność i mam wrażenie, że teraz część ludzi w ogóle odkrywa, że gotowanie jest fajne, że przygotowywanie posiłków jest fajne, że jedzenie posiłków razem jest fajne, że nie wiem, dbanie o swój dom, o porządek, o swoje rzeczy jest fajne, bo wiecie, kiedyś było tak, że wszystko było dostępne, szybkie jedzenie, szybka moda, szybkie ciuchy, jak nie wiem, coś wam się zepsuło, zniszczyło, to można było iść do HM-u i kupić natychmiast nowe, a teraz wszystko jest pozamykane i nie wiadomo, kiedy będzie otwarte. Znaczy nie, no wiadomo, że przecież sklepy internetowe jeszcze działają i tak dalej, ale wiecie, jakby dostępność różnych rzeczy, rozrywek się ograniczyła i myślę, że ludzie trochę się nauczą szanować jedzenie, nie wyrzucać go. I to na przykład u nas też, słuchajcie, jest taka... My jesteśmy dużo bardziej tacy... świadomi to złe słowo, przejęci też, ale jakby cały czas, wiecie, na przykład grzebiemy w tej lodówce i patrzymy, jakie tam mamy rzeczy i o, słuchaj, a ten serek to jest do kiedyś tam, więc jutro na śniadanie to musimy zjeść serek, a potem pojutrze musimy zjeść, nie wiem, parówki, bo parówki są do wtedy. I kiedyś tego aż tak nie robiliśmy, wiecie. Fakt, że robiliśmy mniejsze zakupy i może mniej było tych rzeczy. Ale generalnie teraz naprawdę cały czas tam przeglądamy te rzeczy i patrzymy, o, no to teraz musimy zjeść to albo ugotować to, bo to nam się przeterminuje i tak dalej. I myślę, że może zajdzie że zajdą w nas dobre zmiany. Że właśnie zaczniemy się tak jakby cieszyć z tego, co mamy. Że... No i ja wam już też o tym mówiłam. Ja wiem, że jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, mając ten dom. Mając pracę, jaką mam. A też słuchajcie, to, czego ja się nasłuchałam przez te wszystkie lata, czemu sobie nie znajdziesz normalnej pracy? Więc tak, wiem, że jestem w bardzo dobrej, uprzywilejowanej sytuacji, ludzie mają dużo gorzej, ale też nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jakby myślę, że generalnie świat się zmieni i tak ekonomicznie i społecznie i kulturowo myślę, że zajdą w nas wszystkich jakieś zmiany. Mam nadzieję, że na lepsze, bo no nie wiem, ja nawet widzę, słuchajcie, bardziej takie pozytywne komentarze, przynajmniej u siebie na kanale widzę mniej hejtu. Boję się trochę to mówić, wiecie, bo boję się, że jak to powiem, to wróci, ale naprawdę jesteście dla mnie mili i wspieracie mnie i pod tym vlogiem jednym i drugim, w którym wam mówiłam, że jest mi źle i to naprawdę dostałam takie ogromne wsparcie, że aż po prostu naprawdę niesamowite to jest. I myślę, że w ludziach zajdzie jakaś właśnie taka zmiana, refleksja. Czegoś takiego, że właśnie cieszmy się tym, co mamy. Że naprawdę mamy bardzo dużo, że trochę nam już było może za dobrze. Jakby nie docenialiśmy tego, tak generalnie jako ludzie, no. Nie mówię nawet jako społeczeństwo, tylko jako ludzie na świecie. Nie docenialiśmy tego, co mamy. A myślę, że teraz przez te wszystkie zmiany jednak bardziej docenimy. Bardziej będziemy zwracać uwagę, tak jak mówię, właśnie dbać o rzeczy, dbać o relacje między sobą, bo też jest tak, że jak innych ludzi nie widzimy teraz, oprócz tej najbliższej osoby, czy tych, którzy mieszkają z nami w domu, to też można zatęsknić i zrozumieć, że nam kogoś brakuje. A kiedyś było wiecznie, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu się spotkać, nie mam czasu napisać, nie mam czasu zadzwonić. Więc mam taką nadzieję, że poza całym złem, które niesie ta sytuacja, jednak może przyniesie też dobrą zmianę, źle to brzmi, ale wiecie, przyniesie to jakąś taką refleksję w ludziach. No bo jak będzie wyglądał ten świat po? Nie wiem, ale moim zdaniem na pewno nie tak samo. Na pewno wiele się zmieni.
No, a i jeszcze jedna rzecz, którą ja widzę, pamiętacie, ja wam wiele razy o tym wspominałam, że jest taka presja w social mediach, na Instagramie, na YouTubie i tak dalej, że możemy pokazywać tylko pozytywne treści. Nie możesz powiedzieć, że nie wiem, jest ci źle, źle się czujesz, boli cię głowa, cokolwiek, bo po prostu wszyscy mamy być pozytywni, uśmiechnięcie od ucha do ucha i tylko pozytywny content. I z jednej strony jakby ja to rozumiem, fajnie, że fajnie robić pozytywne treści, natomiast dla mnie to było takie trochę zakłamanie, bo no jak wszyscy wiemy, każdy ma górki i dołki i nie chodzi o to, żeby wiecznie narzekać i wszystko krytykować, ale jeżeli jest ci źle, albo coś ci się nie podoba, albo masz z czymś problem, to fajnie móc wyrazić swoje zdanie i o tym powiedzieć, bo każdy ma lepsze i gorsze dni. Potem ludzie uważają, że właśnie, nie wiem, jacyś celebryci, youtuberzy, influencerzy, jak tam ich zwał, mają cudowne życie, bo zawsze jest cudownie, no i mają taki obraz, bo nie widzą jakby innych emocji, a jest potem bardzo dużo ludzi, którzy oglądając taki przekaz uważają, że no jak to, patrzę tutaj, wszyscy są szczęśliwi, wszystko jest super, każdy ma idealne życie, a ja nie, i ludzi to dołuje, naprawdę, słuchajcie, ludzi to dołuje. Można się w tym pogubić. Nawet jak racjonalnie jakby analizując to wiecie, że tak nie jest, że po prostu ci ludzie pokazują wam tylko dobre strony swojego życia i wiecie, że te złe również istnieją jak u każdego człowieka, bo nikt nie ma, przepraszam was, ale alergia mnie tak męczy, nikt nie ma idealnego życia, ale gdzieś tam podświadomie to jest dla niektórych ludzi dołujące i jakby też chciałam to powiedzieć w tym czasie, że widać właśnie wielu twórców się zmaga z tym, że właśnie no kiedyś jakby stwierdzili, że będą i powiedzieli to na głos, że będą robić tylko pozytywny content i nie będzie tutaj żadnych smutnych ani negatywnych treści. No i nagle jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy i trochę to jest dziwne, jak czasami patrzę na ludzi, którzy tak jakby nagrywają filmy czy tworzą treści, tak jakby się nic nie zmieniło, a zmieniło się wszystko. I dla mnie to jest trochę dziwne przemilczeć ten temat i nie rozmawiać z wami o tym i udawać, że wszystko jest świetnie i no nie jest, no ludzie umierają, gospodarka jest zagrożona, naprawdę nawet jeszcze pewnie nie wiemy jakie konsekwencje tego będą, no więc też nie wyobrażam sobie, że jakby wiecie, nie może być przegięcia ani w jedną, ani w drugą stronę. Jedni coś tam pokazują miłego, to ludzie komentują, o jak możesz gadać o ciuchach, jak tutaj taka rzecz się dzieje, a drudzy właśnie, nie wiem, mówią o zagrożeniach i tak dalej, to słyszą, że ktoś szuka pozytywnych treści. No słuchajcie, treści jest miliony i każdy znajdzie coś dla siebie, ale właśnie bądźmy jakby szczerzy i sami ze sobą, i z widownią. To, co chcę powiedzieć, jest czas na śmiech i jest czas na łzy. I też jest coś takiego, kiedyś przeczytałam to w takiej książce, że wszystkie emocje istnieją i wszystkie emocje zostały stworzone, żeby je przeżywać. I bardzo często to jest objawienie dla ludzi, kiedy słyszą coś takiego, bo bardzo dużo ludzi ma w sobie jakiś smutek, jakąś niepewność, jakieś lęki, ponieważ czuje taką presję odczuwania wyłącznie lęku. Odczuwania wyłącznie samych pozytywnych rzeczy, a wiadomo, że nie w każdym życiu pozytywnie się dzieje. I pamiętajcie o tym, tak jak teraz, jeżeli nie wiem, tak jak widzieliście u mnie, jeżeli macie gorszy dzień, jeżeli gdzieś tam was to przygnębiło, czy po prostu jesteście, nie wiem, zmęczeni, znudzeni, strudzeni, jakkolwiek to nazwać, to pamiętajcie, że macie prawo do takich emocji. Pamiętajcie, że nasze ciało, nasz umysł jest zbudowany w ten sposób, żeby odczuwać wszystkie emocje, i te dobre, i te złe. I naprawdę nie ma nic w tym złego, że ktoś ma gorszy dzień, albo gorszy humor, albo gorsze samopoczucie. I jeżeli tak jest, to sobie odpocznij, jeżeli możesz, oczywiście, zrób sobie jakąś przerwę, zrób dla siebie coś miłego, ale daj mi jeszcze chwilę. Odpocznij, zrób sobie coś miłego, nie wiem, typu kąpiel, nie wiem, co ci tam służy,
kostka czekolady, kieliszek czerwonego wina, przytulaj kota, psa, męża, nie wiem, cokolwiek tam masz i co lubisz. Ale daj sobie szansę na jakby przeżywanie tego, tak? Bo właśnie to jest bardzo niedobra taka, to co już wam wielokrotnie mówiłam, taka presja, że po prostu trzeba wyłącznie być uśmiechniętym, tak samo, nie wiem, wyłącznie po prostu jesteś zwycięzcą, wszystko ci się udaje. No nie, słuchajcie, ludzie osiągają jakieś rzeczy w życiu, ale wiecie, no jeden sukces jest pewnie 10 1200 porażek, nie wiadomo ile. Ale to nie jest tak, że oczywiście my patrzymy tylko na ten cudowny efekt, na to cudowne zwycięstwo, ale zanim się kryje wiele porażek, pamiętajcie, za każdym zwycięstwem, za każdym sukcesem kryje się wiele porażek. Za każdym szczęściem kryją się łzy. To są może takie banalne rzeczy, które ja wam teraz mówię, ale czuję taką potrzebę, żeby wam to powiedzieć, bo przez wiele lat jakby w social mediach, na YouTubie, w ogóle generalnie chyba na świecie panowała taka presja właśnie, że wszyscy muszą być szczęśliwi, uśmiechnięci. Jak tylko, nie wiem, jest jakieś odstępstwo od tego, to jesteś marudą, nie jesteś pozytywna, nie wiem. I wiadomo, tak, fajnie starać się być pozytywnym człowiekiem, ale są różne momenty i czasami też trzeba sobie dać chwilę na gorsze samopoczucie, tak? I wiecie, ja też byłam na przykład zaskoczona tym, że ja naprawdę uważam siebie i wydaje mi się, że jestem taką osobą bardzo silną i mocną psychicznie, a jakby gdzieś tam po trzech tygodniach całej tej sytuacji mnie to gdzieś tam, brzydko mówiąc, dojechało i naprawdę dopadło i tak podświadomie. I jeszcze jakieś problemy, które tak realnie się wydarzyły w naszym życiu i złe wiadomości i tak dalej, i tak dalej. I bardzo mnie to załamało. A no są ludzie, którzy nie wiem, no przeżywają gorsze sytuacje w tej chwili, którzy są mniej odporni psychicznie i jest im na pewno dużo ciężej. Więc pamiętajcie, można sobie pozwolić na gorszą chwilę, jeżeli wam jest źle, to też jakby się tym nie przejmujcie i nie stresujcie, bo tak jak wam mówię, wszyscy, każdy tak ma, naprawdę każdy tak ma. I myślę, że właśnie mówienie o tym, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest bardzo ważne. No, i się rozgadałam, przyszłam się napić herbaty, a gadam do was 16 minut, to już tam lew na mnie czeka, zobaczcie, suszy się opala. Suszy Borek, mrużysz oczka, słoneczko świeci, tak? Pies się opala? Fajnie jest tak posiedzieć na dworzu, nie? Powiedz, mój Suszy Borek, kochany. No, także słuchajcie, jeszcze bym sobie z wami pogadała, ale muszę iść, bo mnie tam lew wzywał. Proszę, tak mrużę oczy, ale świeci prosto na mnie słońce. A nie chce mi się iść po okulary. No, także kochani, bądźmy silni wszyscy. Bądźmy zdrowi, bądźmy bezpieczni. Zostańmy w domu. I bądźmy też dobrzy dla siebie, bo to też ważne w tych dzisiejszych czasach. No, dobra. Koniec już, Boże, jakieś też takie, włączyła mi się gadka jakaś taka melancholijna, ale jakoś chciałam się z wami z tym podzielić. Idziemy ze słoniem, słuchajcie, misja ratowanie świata, sprzątanie świata. Lew jest, słoniec zaopatrzony w różowe rękawiczki. Pokaż. Ze słoniem. Pokaż tutaj ładnie, widzicie? I wór, świetne są. Jeden wór masz? Jeden. No chyba starczy. Idziemy posprzątać po jakichś debilach, którzy to zostawili. A właśnie patrz, a przy okazji może zajść takie coś. No to też weźmiemy, tak. Tu ktoś urwał ewidentnie. A jak będziemy wracać, wiesz? Ale zapomniałam.
o tym, to chociaż tu położę, bo to się nam nie zmieści. Tu ktoś ewidentnie urwał sobie kawałek samochodu na tej dróżce. To jeszcze jest do przeżycia, a tak? Tak, no jakiś puszek, butelek. Miejscu jemu jest bardzo ciepło, słoniowi jest trochę zimniej. Nie wiem, nie jest zimno. Słoń jest ubrany na tak zwaną cebulę. Posiada bluzę. Na to swetropłaszcz. A pod bluzą pewnie jeszcze odzież termiczna. Ale tego wam nie pokażemy w tym odcinku. Ale się zastanawiam, czy nie zdjąć bluzę. Tak. To zawsze wypiszecie, że nie wiem, że ja oszukuję, że się specjalnie ubieram. Po prostu... Ja ale mam zobacz, normalne odczucia temperatury. Sushi też nie założył kurtki. Też mam normalne. Świeci słońce, jest normalnie. W domku jest 18 stopni i lew już nie pali, bo stwierdził, że jest gorąco. Słuchaj, że świeci słońce. 18 stopni to nie jest, wiesz, taka temperatura, żeby w domku biegać w samych majtkach. A klimatyzację w samochodzie na ile ustawiasz? Ale to przecież to jest... Myślisz, że to naprawdę, jak ją ustawiasz, to jest 18 stopni? Tak. Nie. Oczywiście, że tak. No dobrze, w każdym razie idziemy. Już od dawna mieliśmy posprzątać ten skwerek przyjeziorny, ale w końcu dzisiaj się zebraliśmy w piękną pogodę. Ja w końcu też znalazłam worki, bo nie miałam worków dużych. Oj, oj. Kurczę, no. Musimy tą łódkę sobie kupić. Myśmy teraz wypłynęli w jakiś rejs. Chyba ty. Mam chyba się my. Na Titaniku, że wiesz, kryby mi podrywało. Góry lodowej. Góry lodowej. No. Nie przesadzajmy, jest super ciepło, super miło. Teraz wskakuję do jeziora, jest mi tak ciepło. Ja nie mogę tego skumać, naprawdę. Bo nie masz sople w nosie? Tak. Napotkaliśmy pierwszy śmieć i słoń. Słoń będzie go sprzątał. Ja wam to pokażę. Tak, muszę to udokumentować. A wiesz, że mi to zajmie teraz 5 minut, żeby to... No to też udokumentuję. Nie, tak szybko ci poszło. Roztwieranie torebeczki. Rękawiczki ze słoniem. Tam jest puszeczka, kochanie. Świetnie. Warkę zero ktoś? Warkę zero? Nie, to nie, chyba nie jest, myślałam. Coś i trop śmieci. Jesteśmy na miejscu. Łomża smakowe, Radler Ekstra. Dobra, pomogę słoniu, bo... Sushi też nam pomożesz? Nie wiem, czy nam jedna torba starczy. Chyba nie. Patrzcie. Czy widzicie? Ale jakiś turbo inteligent zostawił sobie grilla. Naprawdę trzeba być. Nie wiem, może im zostawić? Może jeszcze coś z niego będzie, bo stoi normalnie.
Ale zobacz, w ogóle coś wam pokażę. Tutaj praktycznie, jak się można było spodziewać, większość puszek i butelek to jest po alkoholu, a tutaj w ogóle wszyscy przyjeżdżają samochodami. A jak się stąd wyjeżdża, to kawałek zaraz stoją śmietniki. Kontenery. Więc można zabrać to ze sobą i wyrzucić, nie? Dokładnie. O. Kolejna butelczyna. Wódeczka. No. I wiesz, już pomijam to, że oni przyjeżdżają samochodem, piją i śmiecą. To naprawdę... O, tam chyba jeszcze coś się świeci. To jest puszki, kawałek czy coś? Jakiś metal zaczął. Nie. Widzę. Gotowy jestem. Ale piękne ujęcie słonia za garami. Piękny kadr. Naprawdę, zostaniesz patelnią na wizji, wiesz? Się, o, lew sobie łyżkę wziął. O, ja nie trzeba już łyżki podawać, normalnie. Gdzie idziesz z kadru? Ja tu mam talerz swój. Ja mam tu, no tu proszę. Tu proszę. Siadam. Dziękuję. Ja mam zapiekankę, pusty talerz. I garnek z lawą. Słoń makluski. Nałożyć ci, kochanie, tak? No, coś myślała. Bo spadnie. No nie widzę, to pomóż. Czekaj, bo mi ten. Give me. Zupa. Co chcesz skrytykować w tej zupie, bo już widzę, że nic, krytycznym nic, okiem przyglądasz. Już dziękuję. Już? Tak. Marchewki nie chcesz? Nie chcę. Do pomidorowej marchewki nie? Nie. Lew chce mnie dzisiaj zdenerwować, naprawdę. Patrzcie, z jaką gracją słoń sobie zupkę nalewa. Skończ tą szyderę ze słonią, naprawdę. To nie jest żadna szydera. Jak to nie? Wszyscy wiemy dobrze, że jest. Ukryta pod płaszczykiem komplementu beka ze słonia. No wiesz co? No jeszcze sobie dalej, no. Później sobie doleję. Aha, poczekaj, aż się do muszelek naleje. Rozumiem. Wiesz, cała akcja strategiczna, to nie wiesz, jest przemyślane. Poczekaj, wiesz co, ja przyniosę to śmietanę. Czekam. Wy też czekacie na śmietanę. Suspens chwilowy. Ale chcę czekać na śmietanę. Tak. Jak wszyscy, to wszyscy. Na sushi co? Patrz sushi jego. Sushi też czeka na śmietanę. Sushi nie być pomidorowe i nie lubię chyba. Masz śmietanę? Mam. Też muszę zobaczyć jak śmietanę. Tak, oczywiście. Patrzcie. Teraz jest zupa kompletna. Tak. Jeść. Tak, smacznego, kochanie. Smacznego. To ci skonstruujemy jakiegoś kabanosa i zobaczymy, czy ty go zjesz, czy ty go nie zjesz. Daję ci z takich resztek, wiesz. Ale nie powinno cię to interesować, a powinieneś się na niego rzucić. Jedz. Ja odchodzę, a ty jedz. Patrz, udało się zaczerwać sushi. To na razie zjadł bez tabletki. Godno to patrzy. Wypadła tabletka? Tak. O matko, to jest... Ona już wie, gdzie jest i wygryza specjalnie tak, żeby wypluć. Słuchajcie, to są nasze codzienne... Coś to specjalnie robi. To jest, wiesz... Gdzie jest ta tabletka teraz? Się podeptał teraz? Przesuń się. Może zjadła, czy nie? Zgubiliście tabletkę? Jest! Z ręczki to zjesz całą.
Mówię ci, my musimy sobie po prostu kupić drugiego pieska, który będzie stał przy sushi i wywierał presję, że on zje, jak sushi nie zje. Masz jeszcze kawałek. Daj jej całego, bo to się uschnie potem. On się zeschnie, ona nie lubi. Dobrze, proszę. A taki bez tabletki, o, taki bez tabletki jest pyszny, zobacz. Także goście pytali, jak u nas wygląda kwestia tabletek, to wiele się nie zmieniło. Trzeba zaczarować dobrze. Kicia na to patrzy. Sugerowałabym ci odłożenie swoich czarnych spodni gdzieś, bo zobacz, co jest. Weź no! No to kota odusza, nie spodnie, no. Kot może tu siedzieć, a spodnie nie. Spodnie muszą mieszkać w szafie. To nie jest szafa. A i to by się nazywało, nadawało do lekcji TVP. Lewku, czy to jest szafa? Nie. To jest krzesło, Lewku. Czy na krześle kładziemy spodenki? Spodenki odkładamy do... Tak, do szafy. Także tak, słuchajcie, już jestem... O, Lewku! Co? Byłeś na górze i nie zgasiłeś światła. O, trudno, słoniku. No, Lewek, nie można zostawiać zapalonego światła. Ale są jakieś czerwone tu w tym świetle. O, tak lepiej. Jestem cała wysmarowana olejkiem. Do doktora Zelensa, dlatego... Mam taki piękny błysk na twarzy. Włosy związane jakkolwiek, bo jutro jest dzień mycia włosów. Jutro ma być piękny, słoneczny dzień, a my będziemy grać w... grę. Będziemy grać w Wiedza to Potęga. Dekady. I damy wam znać. Co sądzimy? I kto wygrał. Tak samo jak uważasz, że wygrałeś w Scrabble. Graliśmy w Scrabble, ja wygrałam, po czym Lew stwierdził, że musi ułożyć jeszcze jeden wyraz i twierdzi, że to on wygrał. Po prostu Lew gra tak... się kończy, kiedy wszyscy nie mają jak ułożyć wyraz, a ja miałem ułożyć wyraz. Nie, gra się skończyła, a ty wiesz, tak długo kminiłeś, aż jeszcze coś wykminiłeś, żeby udać, że to ty wygrałeś. A, ale chciałam wam tylko powiedzieć, czekajcie, bo już się zaczyna gra, chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj montowałam vloga o tym, jak obcinałam lwa, musicie to zobaczyć. Ja po prostu widziałam to 3 razy i płakałam ze śmiechu, także jak chcecie coś na poprawę humoru, a jeszcze tego nie widzieliście, to polecam wam, zobaczcie, naprawdę. Już się rozłączam, straszne te włosy, to wszystko, także słuchajcie, bądźcie zdrowi, zostańcie w domu. I trzymajcie się ciepło. Do jutra. To jak śmiało. Jeżeli ktoś powie, że ma... Kto wygrał? Dałem ci fory. Widzicie, wygrałam, nie dałeś mi żadnych forów, po prostu wygrałam z tobą, ale zawsze Lew wymyśli coś, że to... Patrzcie, to ja. Fan fast foodu guru.